24 pytania. Rozmowa poranka. Mój kolejny gość to poseł Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, przed chwilą miałam tutaj w studiu... Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przed chwilą miałam tutaj w studiu pana Waldemara Budę, wiceministra funduszy, i on tutaj rozsnuwał taką oto wizję, że bez problemów fundusz odbudowy będzie ratyfikowany. No a wiem, że wy stawiacie warunki przed tą ratyfikacją. To jak będzie z tym funduszem? No, Prawo i Sprawiedliwość szuka cały czas tych głosów, których brakuje od rozmułamowców Zjednoczonej Prawicy, a więc od obozu Zbigniewa Ziobry. I nie wiem, jak to na koniec będzie, no bo... A od was nie dostaną? Dzisiaj jedyna... Myślę, że nie spełnią tych warunków, które my stawiamy, no bo my chcielibyśmy, żeby to w większym stopniu spłynęło do samorządów, a rozumiem, że PiS nie od dzisiaj traktuje te fundusze jako środki, które mają wydawać instytucje rządowe i wszystko ma wydawać, mają wydawać instytucje rządowe, spółki Skarbu Państwa, które są najmniej efektywne w Polsce w porównaniu z prywatnymi przedsiębiorcami. My wolelibyśmy, i o to stawiamy jako warunek, że 40% idzie do samorządów i to samorządy decydują o tym, jak ma się odbudowywać region po regionie. Mają te pieniądze również spłynąć do przedsiębiorców. Ma być w ogóle jakaś rada koordynująca, czyli jakieś ciało koordynujące, tak aby to nie była tylko kwestia podawania sobie pieniędzy pomiędzy ministrami a prezesami spółek Skarbu Państwa, tylko że to ma być odbudowa całej Polski, a nie tylko tej Polski, na którą PiS dzisiaj ma największy wpływ. No ale tak się zastanawiam, już tak na chłopski rozum, czy lepiej mieć pieniądze, które będą wydawane w dużej mierze przez instytucje centralne, czy nie mieć ich w ogóle? Lepiej mieć pieniądze na odbudowę, ale dzisiaj rządzącymi jest Zjednoczona Prawica, ponieważ szafuje takimi wielkimi hasłami, jaki to ten obóz Zjednoczonej Prawicy jest zjednoczony, jaki to jest silny, sprawny i tak dalej. No to niech pokażą tą sprawność w głosowaniach w Sejmie. I ja przypuszczam, że gdzieś te głosy zostaną uciułane, bo takie transfery jak posłanka Pawłowska z Lewicy do porozumienia Jarosława Gowina pokazują, że tam cały czas toczy się takie poszukiwanie tych brakujących głosów, tak aby ominąć Zbigniewa Ziobry, bo dzisiaj obóz Zjednoczonej Prawicy już zaczął zajmować się sam sobą i afera Obajtka też to pokazuje, że nie są w stanie odciąć się od człowieka, który ma dość wątpliwe pochodzenie własnych pieniędzy i własnego majątku. Tylko muszą, że tak powiem, cały czas być w oblężonej twierdzy, bo to jedyna szansa, żeby nie utracić tej władzy i tych wpływów, no żeby było za co kupować te apartamenty luksusowe w Warszawie. No tak, no ale pan mówi tutaj o transferze do porozumienia, o którym za chwilę chciałam z panem porozmawiać, ale Lewica nie potrzebuje przechodzić do obozu Zjednoczonej Prawicy, żeby zagłosować za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Przynajmniej część polityków z tego ugrupowania zapowiedziało, że poprą, niezależnie od warunków, nie będą stawiać żadnych dodatkowych warunków, no. Dlatego nie zdziwiłem się, że pani posłanka Pawłowska przechodzi do porozumienia Jarosława Gowina, bo sama Lewica dała kierunek, tak? No bo jeśli opozycyjna partia mówi, że będzie głosowała w rękę z rządem, no to przestaje być poważną opozycją. Niestety to nie pierwszy raz, bo przypominam, że Lewica też zachowała się dość nieracjonalnie, kiedy wybuchła pandemia COVID-u i wtedy zgodziła się na zmianę regulaminu Sejmu, co w konsekwencji spowodowało, że mało brakowało, byśmy mieli kopertowe wybory w maju zeszłego roku, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Ale jeszcze jedno zdanie bym powiedział odnośnie samego funduszu, bo to jest oczywiście poważna sprawa, ale dzisiaj Jarosław Kaczyński i jego ugrupowanie nie może sobie pozwolić na to, żeby odrzucić te pieniądze, bo następne lata ich działalności będą oparte na tym, że właśnie będą rozdawać te pieniądze pańską ręką do regionów, tak jak to robi Zbigniew Ziobro w Funduszu Sprawiedliwości. I bez tych pieniędzy ta propaganda rządu będzie o wiele słabsza, więc jestem przekonany, że PiS znajdzie sobie te głosy i nie potrzebuje do tego opozycyjnych
ugrupowań, albo będzie wyciągał po prostu pojedynczych posłów i ich tam przekupywał jakimiś stołkami w ministerstwach czy w spółkach Skarbu Państwa, żeby właśnie można było potem sobie kupować działki, domki, no dobrze, wille i apartamenty, jak Obajtek. Panie pośle, ale też się zastanawiam, czy wy jako opozycja, jako partia proeuropejska nie będziecie po takim głosowaniu, kiedy odrzucicie ratyfikację Funduszu Odbudowy, nie będziecie mieć kaca moralniaka, no bo to jednak głupio trochę dla partii proeuropejskiej. Pani redaktor, jeszcze raz powtarzam, nie wierzę w to, że w ogóle nic nie spłynie do Polski, a jeśli by naprawdę się tak stało, to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie rozmawiać z Komisją Europejską o tym, żeby po prostu taki punkt składania wniosków otworzyła w większych miastach w Polsce i wtedy przynajmniej samorządy i te niepisowskie miałyby równe szanse na pozyskanie pieniędzy na odbudowę swoich regionów, miast, gmin, powiatów. Więc nie mam obawy, że te pieniądze nie spłyną, tylko możliwe, że będą to pieniądze poza kontrolą rządową i to akurat dobrze, bo już widać, że wszyscy ostrzą sobie na to zęby, żeby pozalepiać różnego rodzaju dziury, ułomności, których nie zrobiły ministerstwa przez ostatnie lata, kiedy była naprawdę prosperita gospodarcza, naprawdę było dużo pieniędzy. Tego nie zrobiono. No i teraz się pojawił kolejny woreczek z pieniędzmi, portmonetka, z której można te dziury załatać i oczywiście ogłosić wszem i wobec, że to wszystko zasługa Mateusza Morawieckiego jako premiera i Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera. No i to będzie ich zasługa, jeżeli Platforma nie przyłoży ręki do ratyfikacji. To będzie ich zasługa. W takiej formie, jak ona dzisiaj jest, w takiej formie, jak dzisiaj ten plan odbudowy jest przygotowywany, myślę, że trudno będzie mnie przekonać do tego, bo dzisiaj to są pieniądze po prostu, które mają służyć propagandzie Morawieckiego i Kaczyńskiego. Potem będą przecinane wstęgi na kolejnych inwestycjach i nawet słówkiem nikt się nie zająknie, że są to pieniądze z Unii Europejskiej, ale oczywiście wygodne będzie na innych uroczystościach, w innych miastach mówić, że ta Unia Europejska jest strasznie niedobra i wszystkie problemy, które w Polsce mamy, to one wynikają z Unii Europejskiej, bo taka jest również taktyka Prawa i Sprawiedliwości. Brać pieniądze, ale z drugiej strony opluwać tego, który te pieniądze daje. To są pieniądze nas wszystkich, bo przecież my też się składamy na budżet unijny. To nie jest tak, że te pieniądze nam spadają z nieba albo wypłaca nam je szef Komisji Europejskiej. Chciałam z pana spytać o głośny wywiad przewodniczącego Platformy Borysa Budki. Ja wiem, że to nie jest pana przewodniczący, ale jednak jest to lider partii wiodącej w Koalicji Obywatelskiej i ta jego wypowiedź o ruchu Trzaskowskiego, że tak to się powiedziało po prostu po wyborach prezydenckich, że tak ruch zostanie powołany, no wywołała takie spory wstrząs na scenie politycznej. Ciekawe jestem, czy pan był zaskoczony tym wyjaśnieniem takim. Nie, dlatego że logika przewodniczącego Platformy Obywatelskiej jest taka, żeby wszyscy, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, byli członkami Platformy Obywatelskiej albo związani z Platformą Obywatelską. No więc trudno się spodziewać, żeby... Te 10 milionów? To partia na 10 milionów? Znaczy nie, no wiadomo, że to nie wszystko są wyborcy wprost Platformy Obywatelskiej, ale z punktu widzenia przewodniczącego Platformy Obywatelskiej najlepiej, żeby tak było. I ja rozumiem, że w tych kategoriach Borys Budka jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej wolałby, aby większość tych wyborców Rafała Trzaskowskiego z drugiej tury była, jeżeli nie wprost w partii Platforma Obywatelska, to w partiach, które dzisiaj tworzą opozycję w parlamencie. Natomiast ruch Rafała Trzaskowskiego był bardziej koncepcją taką równoległą do Platformy Obywatelskiej. Pojawiały się głosy w lecie i na jesieni zeszłego roku, głosy obawy, czy to jest dobry pomysł, żeby równolegle do Platformy Obywatelskiej organizować jakiś ruch o bardzo podobnym profilu. Więc ja o tyle nie jestem zdziwiony, ponieważ no, przewodniczący Platformy ma trochę inną logikę niż Rafał Trzaskowski jako kandydat w którymś momencie całej opozycji. Znaczy na pewno w drugiej turze już był kandydatem całej opozycji.
A deklaracja bezradności Borysa Budki, że on właściwie nic nie może, tylko musi czekać do wyborów, to też pana nie zaskoczyła? No bo to właściwie jest oczywiste, ale taka szczerość u polityków to rzadko występuje. No to jeżeli pani mówi, że to jest szczerość, to akurat ona powinna zostać nagrodzona. Ja zawsze doceniam. Ja doceniam zawsze szczerość u polityków. No to jak pani to docenia, to też musi pani to docenić. Ale istotnie, Borys Budka, możliwe, że to wyszło z jakiegoś kontekstu tego wywiadu, przynajmniej ta część, która się pojawiła, ale możliwe, że było jakieś tam głębsze tło tego wywiadu. Że do 2023 roku istotnie żadnych wyborów nie ma. I to, co mogą dzisiaj partie opozycyjne robić, to działać na forum parlamentu, kontrolować różnego rodzaju instytucje, pokazywać czy nagłaśniać różnego rodzaju patologie, takie jak Daniel Obajtek, złote dziecko PiSu i prezes Wszystko Może. I to jest dzisiaj rola Platformy, natomiast i czekać i na opozycji. Wybory. No tak. No ale nie, no przygotowywać się do tych wyborów, pokazywać swoją wrażliwość, na przykład na plan odbudowy, na przykład na to, co dzieje się w energetyce, gdzie niewielu się na tym zna, jest to dość trudne, a co roku nam Polakom rachunki za energię wzrastają. Nie wchodźmy w energetykę, bardzo proszę, bo nasz czas się kończy. Domyślam się. Innym razem. To są trudne rzeczy, pani redaktor, tylko potem coraz więcej pieniędzy z portfela wypływa na tą energetykę. Ale możemy się nie znać na tym, tylko płacimy za to. Na dłuższą rozmowę, panie pośle. To jest historia na dłuższą rozmowę. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Pozdrawiam, dobrego dnia.